Janek, za nami dwa pierwsze sparingi z treflem Gdańsk, nasz bilans 1:1. Jak Ty jako kapitan w tym momencie drużyny podsumujesz te dwa pierwsze test mecze w naszym wykonaniu? Fajnie, że trener dał pograć też drugiej szóstce, że tak powiem, w tym meczu dzisiaj. Fajnie, że Gdańsk wyszedł, nie wiem czy pierwszą szóstką, ale zdaje się, że takim właściwie najmocniejszym składem, może oprócz Mariusza Wlazłego. To jest moje zdanie, nie wiem. Aczkolwiek wszyscy zawodnicy z trefla Gdańsk są naprawdę mocnymi zawodnikami, także naprawdę bardzo fajny mecz. A Ty jak siebie oceniasz, jak siebie widzisz po tych dwóch meczach? No dzisiaj miałeś trochę więcej okazji do gry i zaprezentowania się kibicom. Dzisiaj trochę więcej szans i no, mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłem drużynie dobrze się zaprezentować. Mam nadzieję, że się dobrze zaprezentowaliśmy. To już nie mnie oceniać, to już trener musi ocenić. Co ja się cieszę, że mogłem być na boisku, że mogłem poatakować, że mogłem pozagrywać. Tego na pewno mi brakowało, tej atmosfery meczu. Też kibice, którzy i wczoraj i dzisiaj dopisali w Elblągu. To naprawdę cieszy.